Hitlera mamy w drobne i gramy na dwóch najgorszych strunach albo na trzech, zależy od was. To i tak jest Power Chord. I mamy teraz tak, 0-3-4, 0-6-7, 0-10, 0-6-7, 0-5, 0-3-4 i... To gramy trzy razy i po trzech razach gramy dokładnie to samo, tylko na samej strunie D. Zwrotki w utworze gramy dokładnie tak samo, tylko że musimy ten ciężki motyw sobie wytłumić, oprócz dwóch ostatnich dźwięków, czyli... Motyw refrenowy gramy tylko na akordzikach D. I mamy takie puszczenie, C add 9 z dołożonym tym dołem. Później puszczamy tą górę z tego C add 9, dwójeczka, czyli dźwięk H na strunie A. I później mamy znowu D. Czyli... Yeah, here comes the water. It comes to wash away the sins of you and I this time. I drogie dzieciaczki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja wam się spodoba. I na razie trzymajcie się, papatki. Posłuchajcie sobie piosenki, jest mega superancka.